Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Tak się składa, że w ostatnich latach mieszkam na Łagiewnikach, nieopodal Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I zauważyłem ostatnio, że pojawił się na którymś z płotów taki baner, reklama chyba jakiejś książki. Co jest ciekawe, że nie pamiętam jakiej książki, a przecież o to by chodziło. Na którym jest napisane: Bóg Cię kocha. Jeśli nie pomogło, przeczytaj jeszcze raz. Jeśli nie, dalej nie pomogło, przeczytaj jeszcze 10 razy. Nie poszedłem za sugestią tego przesłania, które pewnie miało nie tylko reklamować książkę, ale także być jakimś, nazwijmy to, chwytem ewangelizacyjnym. Dlatego, że myślę, że im dłużej bym powtarzał sobie samemu w kółko, że Bóg mnie kocha, tym moja frustracja byłaby większa. Bo miłość w swojej istocie jest spotkaniem, a nie techniką, informacją, przekazem tylko. Jeśli ktoś mnie kocha, to chcę go spotkać, a nie tylko dowiedzieć się, że tak jest. I nie wmówię sobie tego, że ktoś mnie kocha. Dzisiaj stajemy przez Ewangelię, którą właśnie usłyszeliśmy, przed trochę inną szansą. Dlatego, że wszystkie słowa, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, są wypowiedziane przez samego Jezusa. I chcę potraktować tę dzisiejszą Ewangelię, te parę wersetów z Ewangelii Janowej. Spotkałem się z komentarzem, który mówi, że właściwie te wersety streszczają całą Ewangelię w relacji Jana, ewangelisty. Chcę popatrzeć na te kilka słów, które wypowiada Jezus w rozmowie z Nikodemem, jako na jego wyznanie miłości. Mówi coś więcej niż tylko kocham Cię. Co mówi? W pierwszej myśli Jezus odwołuje się do wydarzenia opisanego w Księdze Liczb. Dobrze je znamy, jeśli uczestniczymy w liturgii wrześniowej podwyższenia Krzyża Świętego. Mojżesz wywyższa, umieszcza na słupie miedzianego węża, dlatego że grzeszny, niewierny naród wyprowadzony z Egiptu jest kąsany przez węże o jadzie palącym. I każdy Izraelita, który spojrzy na tego węża, mimo że ten jad ma w sobie, nie umiera. Jezus mówi: tak jest ze mną. Potrzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. I Jezus nie mówi tylko o wywyższeniu, w sensie umieszczeniu na krzyżu, te parę metrów nad ziemią. Ale gdybyśmy czytali dalej Ewangelię świętego Jana, to ten moment krzyża Jezus często właśnie nazywa wywyższeniem
w sensie chwały. Jezus mówi o tej godzinie, kiedy będzie konał na krzyżu, że to jest moment, w którym Bóg będzie uwielbiony. To jest moment, w którym Syn Człowieczy będzie uwielbiony. Przeżywamy różnego rodzaju nabożeństwa pasyjne, gorzkie żale, drogi krzyżowe. Znamy ten temat. Ale myślę, że nawet jeżeli jesteśmy z Nim osłuchani i mamy Go w jakiś sposób strawiony przez lata naszego chrześcijańskiego życia, to mimo wszystko krzyż bardziej kojarzy się z bólem i cierpieniem, z pogardą, a nie z wywyższeniem, może nie tylko z wywyższeniem. Może kiedy już mówimy o owocach krzyża, no to jest jakaś chwała w tym. Natomiast chcę spojrzeć właśnie na to, co mówi Jezus, jak na wyznanie miłości. Sam w innym miejscu mówi, że nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. Jezus nie ma wrogów. Przynajmniej nie traktuje nikogo jak wroga. Dlaczego krzyż jest takim wywyższeniem dla Jezusa? Dlaczego tak o tym mówi? Na krzyżu najbardziej widać, kim jest Bóg. Na krzyżu. Na krzyżu Bóg jest sobą. Popatrzmy, że krzyż to jest antymiłość. To są najbardziej niesprzyjające warunki dla miłości. I niesprzyjające to jest bardzo mało powiedziane. Ekstremalnie niesprzyjające. Tam nie powinno być miłości. Tam nie ma przestrzeni na miłość, tak po ludzku patrząc. Krzyż to jest cierpienie, śmierć, tortury. Krzyż Jezusa jeszcze to jest pogarda, to jest niesprawiedliwy wyrok. To jest odrzucenie przez swoich. I kiedy przypomnimy jeszcze sobie te słowa, które Jezus na krzyżu mówi, cytując psalm, modląc się tym psalmem 22, Boże, czemuś mnie opuścił? To jest to także przeżycie opuszczenia przez Boga. Nieraz osoby obdarzone darem mistycznej kontemplacji w dziejach chrześcijaństwa pisały o tym doświadczeniu, w którym wiedzą, że Bóg tak nie ma, ale przeżywają, jakby je Bóg nienawidził, jakby je odrzucał. Jakby to odrzucenie przychodziło nawet ze strony Boga. To przeżywa Jezus na krzyżu. Ale to, co jest chwałą, to, co jest niesamowite w godzinie krzyża, jest to, że w sytuacji najbardziej niesprzyjającej dla miłości, w sytuacji antymiłości, Jezus nie przestaje kochać. Jezus nie przestaje mówić: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są słowa, w których Jezus w swoich prześladowcach widzi swoje dzieci, widzi swoich bliskich. Krzyż Jezusa i to wszystko, co przeżywa, nie niszczy Jego miłości, nie zabija Jego miłości. Jego zabija, ale nie odbiera Mu tego, kim jest. Tutaj rodzi się we mnie pytanie, czy w takim razie jest cokolwiek na świecie takiego, czego nie mogłaby znieść Jezusowa miłość? Czy jest w ogóle taki grzech, taki ciężar, taka podłość, której On nie uniósłby swojej miłości? Czy ja jestem zdolny przelicytować Boga swoją podłością? Nie. Czytamy dalej te słowa, które są bardzo znane w różnych wspólnotach i grupach ewangelizacyjnych. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, Jezus mówi o sobie, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale niemniej istotne jest następne zdanie, które jest owocem tego poprzedniego.
bo Bóg nie posyła swojego Syna na świat po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Pragnieniem Boga jest uzdrawiać, ocalać, nie potępiać. Gdyby Bóg chciał potępiać, to by była jakaś wewnętrzna sprzeczność z Jego krzyżem. Bo każdy potępiony to porażka samego Boga. Każdy potępiony to jest dziecko Boga, które umarło. To jest Jego krew wylana na darmo, a On nie chce, by Jego krew była wylewana na darmo. Bardzo często, kiedy myślimy o piekle, o potępieniu, a jest to taki temat nośny w katechezie na przykład, może był, ale na pewno istnieje jakoś jeszcze. Kiedy myślimy o potępieniu, może myślimy o sobie, może pojawia się jakiś lęk w nas. Myślimy, że to jest porażka człowieka, ale spójrzmy na to też w taki sposób. To jest porażka Boga. Bóg przegrywa, kiedy ktokolwiek idzie w kierunku potępienia. To jest Jego osobista porażka. To jest zniweczenie Jego krzyża. Przypisywanie Bogu chęci potępiania kogokolwiek jest nielogiczne. On nie chce nikogo potępić. Czego chce w takim razie? Bardzo lubię ten fragment ostatni dzisiejszej Ewangelii. Jest uroczy. Jest w nim taka jędrna asymetria. Proszę zobaczyć. Jezus mówi: są tacy ludzie, którzy umiłowali ciemność, którzy grzeszą. Może nawet nie umiłowali, ale po prostu grzeszą. I oni nie zbliżają się do światła, żeby nie zostali potępieni. Takie trzy momenty zauważmy. Ktoś, kto czyni zło, nie zbliża się do światła, żeby nie został potępiony. Gdybyśmy chcieli odwrócić tę logikę, to do czego byśmy doszli? Że ktoś, kto czyni dobro, zbliża się do światła, aby został pochwalony. Proszę zauważyć, że to jest często przekaz, który ma miejsce w przepowiadaniu jakimś kaznodziejskim, katechetycznym, homiletycznym. W domach się z tym spotykamy. Bądź dobry, to Cię będę kochać. Nie jesteś dobry, nie będę Cię kochać. Jeżeli dziecko wiele razy w swoim życiu doświadczy czegoś takiego, że nie może przyjść do rodzica po prostu, tylko musi przyjść dobre, nie zawsze to jest tak, że to jest wychowanie do wartości. Czasami to jest wychowanie do samopotępienia. Proszę zobaczyć, jak dalece bardziej zaawansowana jest myśl ewangeliczna. Bo Jezus mówi: nie kto jest dobry, niech przyjdzie do światła, to ja go pogłaszczę. Ale Jezus mówi: kto czyni prawdę. W Ewangelii mamy to przetłumaczone w sposób, kto spełnia wymagania prawdy, ale właściwie kto stanie w prawdzie, kto się odważy na prawdę, może przyjść do Boga takim, jakim jest. I Bóg go nie potępi, ale jego uczynki zostaną dokonane w Bogu. Proszę zobaczyć, jakie nośne sformułowanie, w którym mieści się wszystko. Bo może do Niego przyjść ten, kto czyni dobro i odkryje to, co nam podpowiada drugie czytanie dzisiaj z listu do Efezjan, że z Boga jest dobro, które czynił. Czy przyszła wam kiedyś taka myśl do głowy, że jeżeli czynicie coś dobrego, to jest z Boga, a to znaczy, że Bóg we mnie jest. Że w każdym dobru, które mi przyszło do głowy, którego dokonałem, w którym mam udział, to jest też przekaz, że Bóg jest we mnie działa. On jest tym dobrem, które przeze mnie przechodzi.
A druga myśl, a jeśli się dzieje zło, to ono też może być dokonane w Bogu, bo Boga stać na moje grzechy. Bo Bóg ma tyle miłosierdzia, tyle miłości, tyle dobra w sobie, że mnie uniesie, że mnie dźwignie, że się mną nie zgorszy i się i mnie nie potępi. Taka jest Jego miłość, tak jest Jego uzdrowienie. I jest to wyzwanie, które rzuca współczesnemu światu. Światu, który się rozkochał w komisjach śledczych, w prokuraturach, w szukaniu winnych, w podejrzeniach, w zamykaniu się na klucz. Jezus nie potępia. Jezus nie chce potępienia. Jezus nie chce takich sytuacji, które czasem mają miejsce, nawet i w konfesjonale. Kiedy ktoś zanim powie swoje grzechy albo w trakcie wyznawania swoich grzechów, tak już spowiednikowi mówi, jaki jest zły, je tak sobą pogardza, tak się go poniża, jakby to miało zadowolić Boga. Nie. Bóg nie chce poniżenia, nie chce katowania się, nie chce naszego samopotępiania się. To nie jest działanie zbawcze. Wyznanie grzechów nie oznacza samopotępienia. Oznacza to, że pozwalam Bogu, aby wszystkie moje uczynki dokonały się w Nim. Aby On miał w nich ostatnie słowo. Aby nawet to wszystko, co złe, w Nim znalazło swój finał. Tak mówimy przecież. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Bóg chce się rozradować miłosierdziem, które dla mnie ma w swojej nieskończonej miłości. Proszę zobaczyć, ile wolności jest w tej Ewangelii. Mogę być tym, kim jestem. Nie muszę nikogo udawać. Mogę przyjść przed oblicze Boga takim, jakim jestem. I jeżeli Mu dam siebie, wszystko będzie dokonane w Nim. Wszystko w Nim znajdzie swój dobry finał. Może to jest i dobra Ewangelia na rozpoczęcie naszych rekolekcji, w których chcę mówić o modlitwie. Może temat nie jest medialny, ale modlitwa jest sposobem, w jaki Bóg jest dla nas dostępny. Więc jeżeli jest kłopot z modlitwą, Bóg przestaje być dla nas dostępny jakoś. Dlatego w tych najbliższych dniach chcę mówić o tym, o co w ogóle chodzi w modlitwie. Chcę mówić o warunkach, które trzeba sobie zorganizować, żeby to spotkanie z Bogiem miało szansę. I chcę też mówić o trudnościach w modlitwie. Bo jeszcze raz to powtórzę, modlitwa to jest podstawowy sposób, w jaki mogę spotkać tę miłość, którą mi dzisiaj Jezus wyznaje. Dlatego zapraszam. Amen.